24 pytania. Rozmowa poranka. Witam Państwa ponownie do rotakania. W studiu już jest zapowiadany gość, pan wiceminister Jarosław Selin, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Witam serdecznie. Panie ministrze, e, dzisiejsza Gazeta Wyborcza sensacyjnie tytuł Kaczyński pisał do małej Emi. Chodzi o hejterkę z Ministerstwa Sprawiedliwości. Z artykułu jednak wynika, co, wynika że rzeczywiście pisał, ale pismo. Z biura poselskiego oficjalne wyszło. Czyli nie jest tego zarzutu, jest chyba lekko, trochę niepoważne. Spojrzałem na nazwiska dziennikarzy, którzy napisali ten artykuł. To jest Wojciech Czuchnowski i Agnieszka Kublik, osoby opisujące polskie życie polityczne już od 30 lat z górą. I, i, i popadłem w zdumienie, że ci dziennikarze nie rozumieją, że znani politycy w Polsce, zwłaszcza pełniący funkcje parlamentarne, Otrzymują dziesiątki, jeśli nie setki listów i drogą mailową, i drogą pocztową, na które nawet grzeczność, ale też zasady podpowiadają, żeby odpowiadać, żeby po prostu odpowiadać. I tak było i w tym przypadku. Odpowiedź zresztą była taka, żeby proszę dostarczyć jakiś więcej szczegółów, doprecyzować temat, bo nie bardzo było wiadomo o co chodzi z tego pierwszego maila. Pani redaktor, ja nawet u mnie w gabinecie w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymuję, myślę, że, co naj... że każdego dnia, każdego dnia otrzymuję jakieś pismo z biura poselskiego Jarosława Kaczyńskiego, żeby dopomóc mu w odpowiedzi na jakieś pismo, które do niego dotarło, bo jest popularnym, znanym politykiem, ludzie do niego piszą w sprawach kultury. Że ktoś się na przykład czy się tam, czy jakąś instytucją kultury zainteresował albo jakimś, jakąś produkcją filmową, albo czymś, albo, albo ma jakiś fajny pomysł i chce, żeby Jarosław Kaczyński się tym zainteresował i, e, i on odsyła na takie rzeczy do ministerstwa, żeby mógł dopomóc w sformułowaniu odpowiedzi. Myślę, że tak jest w każdym resorcie, że tak popularny polityk, tak znany polityk dostaje tych listów taką masę. Że trzeba mu też dopomóc w sporządzeniu odpowiedzi, i to, że on się stara i, i tych odpowiedzi udziela, i w dodatku robi to profesjonalnie, bo wysyła do właściwych komórek rządowych e, e, prośby o wsparcie w sformułowaniu takich odpowiedzi, to jak najlepiej o tym polityku świadczy. A odpowiada pan na listy, które pana, pana biura dochodzą, właśnie? Jeżeli... Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. To jest wymóg, to jest obowiązek. Ludzie piszą w bardzo różnych sprawach. Od, od tego też mamy biura poselskie, od tego mamy dyrektorów tych biur poselskich. I po to zostaliście wybrani przecież, prawda? Współpracowników społecznych, żeby nam w tym wszystkim też pomagali. Spotkania interwencyjne i tak dalej. To się wszystko dzieje w biurach poselskich. Panie ministrze, co się dzieje w Platformie Obywatelskiej? Bo dzisiejsza prasa donosi, że Grzegorz Schetyna jest schowany. Wczoraj mieliśmy informację, że pani Kidewa Błońska jest kandydatem na premiera, a kolejni posłowie odchodzą. Mamy na przykład w pomorskim deklarację, że kolejna pani posłanka mówi, że rezygnuje, że nie da siebie tak traktować, jak traktuje ją Koalicja Obywatelska i rezygnuje. Dzisiaj rano przeczytałem taki sondaż sprawdzający, jak wygląda przekonanie Polaków, jakim będzie rezultat wyborów. On jest dla nas bardzo optymistyczny. 82% Polaków uważa, że, że wygramy te wybory i że będziemy dalej rządzić Polską. Nawet większość elektoratu Platformy Obywatelskiej tak sądzi. Więc myślę, e, oczywiście to nas nie usypia, my, my nie chcemy popaść w jakąś pychę i u, uważać, że wszystko jest rozstrzygnięte i e, m, ciężko będziemy pracować przez te na, najbliższe 40 dni, żeby to się rzeczywiście potwierdziło. Ale myślę, że nastroje nie są najlepsze i w elektoracie naszych oponentów politycznych, i w partii, która gro tego elektoratu próbuje do siebie przyciągnąć, czyli w platformie obywatelskiej w tej koalicji obywatelskiej, i myślę, że stąd takie gwałtowne ruchy, jak no, na 40 dni przed wyborami, takie zaskakiwanie nawet własnych wyborców, że dotąd się cały czas mówiło, że grzegorz Schetyna będzie kandydatem na premiera, że on ciągnie tę, to przywództwo całej opozycji czy totalnej opozycji? z charakterystycznym dla siebie agresywnym językiem i nagle no tuż przed finałem tego sporu czteroletniego przedstawia się zupełnie inny pomysł polityczny. Więc myślę, że to świadczy o jakimś głębokim pęknięciu, głę głębokim kryzysie wewnętrznym u naszych oponentów. Czy Grzegorz na walczy o, przyw o utrzymanie przywództwa? Bo ta strategia dotychczasowa może na to wskazywać, że tak naprawdę, o czym wielokrotnie mówiliśmy na terenie Polskiej Rejon 24, może chodzić o to, że on po prostu... Nie nie chce stracić przywódca swojej partii. No przecież w grudniu będą wybory na szefa platformy. Mimo wszystko on cały czas utrzymuje władzę nad najsilniejszą partią opozycyjną, e, która jakąś perspektywę w wyniku ma. E, tego, tego nie możemy odmówić. E, I na pewno jakiś klub istotny e, utworzy w przyszłym parlamencie i myślę, że. Że, że tak jest, jak pani redaktor mówi, że to jest też przedmiotem jakiejś refleksji, skoro już mało wiary, że wygramy te wybory, nawet dwa dni temu słyszałem samego Grzegorza Schetyna, który już wyłącznie o Senacie mówił, że jeszcze jakieś nadzieje wiąże wiąże z ewentualnym uzyskaniem lekkiej większości w Senacie. Ale i no tutaj się, są tarcia przecież. No to się myśli co dalej, tak? To się myśli co dalej i myślę, że tak jest, jak pani redaktor mówi, że, że przygotowuje się do kolejnej czteroletniej pracy opozycyjnej. Panie ministrze, ale jeżeli chodzi o Senat, tutaj też jest kryzys, dlatego, że miały być szybko i sprawnie listy wspólne utworzone. Jest awantura pomiędzy o kandydaturę Kazimierza Michała Jazdowskiego Pan Kasprzak uważa, że to jest skandal, że został ujazdowski wystawiony. Część, właśnie, tak jak już powiedziałam, posłów się buntuje, że nagle nie wiadomo, kto się pojawił na liście i ci, są ci starzy politycy zaprawieni, bo ja przesuwani na dalsze miejsca. No, ten senat to też jest nieprzemyślana nie, nie strategia. Tak to przynajmniej wygląda. Generalnie trzeba powiedzieć tak. No, Grzegorz Schetyna stara się w ramach przywództwa nad, nad bezideową partią władzy, która się do władzy tak przyzwyczaiła, że dzisiaj jest bezideową partią tęskniącą do władzy czy próbującą rozpaczliwie odzyskać tę władzę. Biorą na pokład każdego, kto, kto nie jest z nami i kto chce z nami walczyć. I jest mu to kompletnie obojętne, czy to jest jakaś radykalna, lewicowa działaczka, która ma bardzo radykalne poglądy na temat życia, na przykład, czy też człowiek, który mieni się konserwatystą. Jest mu to zupełnie obojętne, byleby tylko walczyć z pisem. I, I nie łudźmy się, I, i mówmy to o tym też otwarcie, że ten, ten podział na jakieś trzy, Komitety op opozycyjne tak naprawdę jest... Jest jakąś, mówiąc językiem młodzieżowym, ściemą. Oni tak są nastawieni na to, żeby, żeby, nie, żeby, żeby, żeby nas odsunąć od władzy, i to ich głównie motywuje do działalności politycznej, a nie jakieś różnice programowe między nimi. Grzegorz tutaj nie zdecydował się, chociaż intensywnie popierał na wciągnięcie na listę pani Dulkiewicz. Nie wiemy, czy ona nie chciała, czy Grzegorz Schwytina nie chciał, ale dla części wyborców to chyba jednak jest zaskoczenie, bo pani Dulkiewicz jest ostatnio bardzo obecna w mediach. Stara się być obecna w mediach, myślę, że ma też takie zaplecze wokół siebie, które pomaga jej w tym. No ostatnio, za, przepraszam, że przerwę, ostatnio za sprawą na przykład opłaconego wywiadu, usługi wywiad, przeprowadzenia wywiadu, zakup rydwanu. No. no i też pewnej prowokacji, która moim zdaniem naprawdę nie była właściwa, żeby na naszą 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej Którą powinniśmy przeżywać właściwie i wspólnotowo, ze względu na to, że to była największa tragedia w historii narodu polskiego, całej całego tysiąca lat historii narodu polskiego. Właśnie ta rocznica, żeby zapraszać tak kontrowersyjną postać i jeszcze da, da, dawać mu możliwość przemawiania na westeplate o 4:45 jak Frank Timmermans. Przecież pani Dulkiewicz doskonale sobie zdaje sprawę, że dla istotnej części opinii publicznej w Polsce to jest, to ma wymiar pewnej prowokacji, prawda? I no ale widocznie w otoczeniu pani prezydent Dulkiewicz panuje takie przekonanie, że trzeba podtrzymywać pierwszofrontowość, że to tak określę, konfrontacji z naszym rządem przez panią prezydent Gdańska, bo być może z tym są też związane jakieś nadzieje na przyszłość. Yy, wspomniał pan Pana rocznicy yy, 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej, Helga Tomby, która później nastąpiła. Na rocznicy w tym roku nie było Donalda Tuska. Był yy, na Sof, Sopockim molo w 2009 roku. Yy, w tym roku był tylko z krzesło z kartką z jego nazwiskiem. Dlaczego pana Sali nie przyjechał? Pani redaktor, powiem tak, niezależnie od tego, że właśnie doszło do tej prowokacji 1 września, to premier Morawiecki, wicepremier Gliński, moja skromna osoba i wielu innych minister Błaszczak, wielu innych przedstawicieli rządu przyjechaliśmy na 4.45 45 na Westerplatte. Na uroczystość organizowaną przez panią prezydent Aleksandrę Dulkiewicz, prezydent Gdańska, osobę, która od, od samego początku urzędowania bardzo silnie się z nami konfrontuje. Jednak dla nas to nie ma takiego znaczenia jak ten moment i pokazanie symboliczne, że powinniśmy być wszyscy razem w taką rocznicę. I, i byliśmy. I moim zdaniem to naprawdę nie najlepiej świadczy o, o, o polityku, który był polskim premierem przez 7 lat, jest bardzo znanym politykiem że w takim dniu w, w jakichś okolicznościach nie jest z Polakami w Polsce na uroczystościach obchody obchodów tak ważnej dla nas rocznicy tak ważnej również do opowiedzenia światu bo to ma znaczenie, prawda? Świat opowiada, jak są znane postaci na uroczystościach. E, więc e, nie wiem, jaka tam kalkulacja nastąpiła, ale u, uważam, że w takich momentach nie powinno być żadnych kalkulacji. Jak jest taka rocznica, tak ważna dla narodu i państwa polskiego, po prostu się przyjeżdża. Tym bardziej, że y, mogło to się spotkać ze zdziwieniem jego partnerów politycznych, ponieważ przypomnijmy, że w sobotni gazetach na całym świecie ukazały się artykuły na temat wojny, na temat wybuchu II wojny światowej. Skutków. No i przede wszystkim na temat paktu ribbentrop to, że to tego się wszystko zaczęło. Nie wiadomo, dlaczego do A nie w przyjechał. ponad 80 miejscach w świecie, w ponad 60 krajach zorganizowaliśmy też razem z MSZ, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i z Muzeum II wojny światowej w Gdańsku piękną wystawę. Poland, first to fight, Polska pierwsza gotowa do walki z oboma totalitaryzmami w bardzo dobrych miejscach, do których ludzie przychodzą, więc. Naprawdę wykonaliśmy dobrą pracę, jeśli chodzi o upowszechnianie wiedzy na temat tego, co nas spotkało 80 lat temu. I w takich momentach naprawdę powinniśmy być wszyscy razem. Panie ministrze, opozycja mówi, wspomniał pan o Muzeum II Wojny Światowej. Pan, opozycja mówi, że przejmujecie instytucje kultury, że przejęliście kolejne instytucje kultury, przejęliście Muzeum II Wojny Światowej, który, które po swojemu opowiada swoją historię. No to, na widząc, te tłumy, które odwiedzają Muzeum II Wojny Światowej, to trudno... Uważaj, że jest to prawdziwe stwierdzenie, opowie opowieść historii po swojemu. Ale Muzeum II Wojny Światowej kolejne, które wymienia to, że chcecie przyjąć europejskie Centrum Solidarności. I, a ponieważ się to nie udało, to obcięliście pieniądze i będzie Instytut Dziedzictwa Solidarności. Nieustannie nie rozumiem o co chodzi w tego typu zarzutach, co to znaczy przejęcie Muzeum II Wojny Światowej. Muzeum II Wojny Światowej zostało utworzone przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, czyli agendę rządu polskiego i nic się tutaj nie zmieniło. Tylko władza się zmieniła, minister się zmienił i wtedy, i wtedy się mówi, że myśmy coś przejęli. Tak. No to Donald Tusk postanowił, że i minister Zdrojewski, że utworzą muzeum w Gdańsku, muzeum II Wojny Światowej, którego hmm. jedynym właścicielem będzie minister kultury. Więc o jakim przejęciu my mówimy? Że swojego człowieka I to samo, samo, Na przykład i to chodzi o Karola Nowrockiego. To samo z Europejskim Centrum Solidarności. Europejskie Centrum Solidarności jest współprowadzone. Tu jest bardziej skomplikowana sytuacja przez e, miasto Gdańsk, przez prezydent miasta Gdańska, przez za województwa pomorskiego i przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. I tutaj rzeczywiście problem jest, dlatego że taka zapiekłość polityczna w konfrontacji z naszym rządem spowodowała, że Europejskie Centrum Solidarności zaczęło być wykorzystywane przez dominujący tam układ na Pomorzu i w Gdańsku, czyli układ Platformy Obywatelskiej i akolitów po prostu zaczęło być wykorzystywane do organizowania różnego rodzaju imprez o charakterze politycznym. To jeśli ktoś złamał niezależność Europejskiego Centrum Solidarności, to Platforma Obywatelska i Jakolici. Oni tam sobie organizują briefingi, oni sobie tam organizują konferencje prasowe, oni tam zrobili wiec o charakterze Wyborczo-agitacyjnym. Czy pani zna jakąś inną instytucję kultury, w której takie rzeczy się dzieją, że się po prostu wchodzi jak do własnej siedziby partyjnej i takie rzeczy się organizują? Bo to chodzi, panie ministrze, prawdopodobnie o to, że yy, środowisko opozycji realizując przez lata manifest założenia yy, filozofa, włoskiego filozofa Gramsciego komunisty, że trzeba zrobić marsz przez instytucje, przez instytucje kultury zwłaszcza, no to uważa, że to zostało zabrane. I ta miękka działalność Europejskiego Centrum Solidarności trochę o tym świadczy, co pani redaktor mówi, bo tam dziwnie się interpretuje dziedzictwo Solidarności w ramach tej miękkiej działalności, właśnie tych konferencji, seminariów, spotkań, udostępniania przestrzeni się okazuje, że, że różnego rodzaju lewicowe czy nawet lewackie organizacje mają tam bardzo dobre warunki stworzone do, do działania, a nie mają wiele wspólnego z tym dziedzictwem Solidarności, które znamy z lat 80. gdzie robotnicy wieszali na płotach strajkujących zakładów krzyż, Matkę Boską Częstochowską z właściwą aureolą niebiańską, a nie jakąś inną, czy też portrety Jana Pawła II, czy nawet jeszcze kardynała Wyszyńskiego, to były symbole Solidarności. I, I znaczek oczywiście solidarności, który się potem pojawił. To były symbole i, i bardzo silne przywiązanie do wartości chrześcijańskich tego ruchu. E, tego nie wyczuwamy dzisiaj w Europejskim Centrum Solidarności, dlatego e, między innymi dlatego powołujemy, powołaliśmy Instytut Dziedzictwa Solidarności, który ma zajmować się solidnie tym, czym jest dziedzictwo solidarności lat 80. To jest wszystkim postacie, postaci. Anny Walentynowicz, prawda? tych wszystkich działaczy, których jest Nie Tak, o, symboliczne, symboliczne postacie, ale też po prostu przypominanie, jak było naprawdę, jak było naprawdę, o co, o co Solidarność walczyła, walczyła o wolność, o niepodległość, o respektowanie wartości chrześcijańskich w życiu publicznym. Taka była solidarność lat 80. i warto o tym opowiadać. Dlatego Instytut Dziedzictwa Solidarności to będzie robił. To jest o, o tyle istotne, że za rok mam okrągłą rocznicę. 80, w 80 roku był ten pierwszy wielki zryw, tak, Solidarności, yy, powstanie yy, Solidarności i yy, no ECS yy, nagle traci monopol. I mam, mam nadzieję, że Instytut Dziedzictwa Solidarności bardzo solidnie będzie pracował nad tym, żeby właśnie ta 40. rocznica powstania Solidarności sierpnia 80. za rok, która nas czeka była bardzo dobrze zorganizowana, godnie obchodzona. Partnerem jest tutaj NZZ Solidarność, to jest przecież instytucja działająca w Polsce, która jest, ma, ma ciągłość działania i jest, jest depozytariuszem też tego dziedzictwa Solidarności lat 80. I takie obchody na pewno godne we współpracy organizacji dużej, organizacji pozarządowej, bo tak można dzisiaj nazwać solidarność z państwem polskim. To jest obowiązek państwa polskiego, żeby takie obchody zorganizować i dopomóc w ich sfinansowaniu. Takie obchody na pewno przygotujemy. Za moment wchodzi na ekranek film Legiony, pierwsza, właściwie taka pierwsza duża produkcja, jeżeli chodzi o Legiony Marszałka Piłsudskiego. No pytanie, które jest może trywialne, ale dlaczego dopiero teraz? Panie ministrze? Pani redaktor, proszę zwrócić uwagę, że w ostatnich trzech latach, kiedy rządzimy, nie ma sezonu ani wiosennego, ani jesiennego, kiedy nie pojawiłby się jakiś istotny kinowy film, fabularny polski dotyczący polskiej historii. Więc jednak coś odblokowaliśmy różnymi mechanizmami, również konkursami na, na pomysły na filmy historyczne, i to się wreszcie dzieje. E, więc nie ma takiej pustyni, jak była wcześniej, że prawie nic się nie tworzyło, jeśli chodzi o, o polską historię. Legiony za chwilę, Piłsudski też za chwilę, taka opowieść o, o stosunkowo jeszcze młodym e, Piłsudskim. Mam nadzieję, że ufam, że to filmy będą udane i popularne i, i, i przed nami naprawdę nie będzie już sezonu, w którym dobry, fabularny film kinowy by się nie pokazał. Panie ministrze, jest pan posłem z Gdańska. Jak pan ocenia działalność pani Dulkiewicz? Troszkę pan wcześniej powiedział, ale biorąc pod uwagę promocję taką nachalną LGBT, no to jednak nie sposób zapytać o to. No cóż, takie środowisko polityczne z takimi, z takimi ideowymi skłonnościami tam niestety dominuje wokół układu władzy w, w magistracie gdańskim. Ja jednak jestem nastawiony jako urzędnik państwowy, jako wiceminister w rządzie na, na współpracę, na koncyliację. My cały czas do, tej, do tego zachęcamy. Byliśmy o 4.45 na obchodach organizowanych przez panią Aleksandrę Dulkiewicz na, na Westerplatte i były bardzo ważne przemówienia e, i prezydenta Dudy odczytane i premiera Morawieckiego. I byłem zawiedziony, że pani prezydent Dulkiewicz nie pojawiła się chwilę później na wmurowaniu kamienia węgielnego pod budowę Muzeum Westerplatte i wojny 1939. Bo to, 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 naprawdę... też, to też zabraliście? To, to też jest zabraliście? Taki zarzut jest naprawdę... Co zabraliśmy? No, Westerplatte. Bo, bo, Westerplatte należy do państwa i narodu polskiego i, i należy o tym pamiętać. Więc nie ma żadnego zabierania, tylko jest wreszcie chęć godnego upamiętnienia tego. Tego miejsca i wstyd dla samorządu Gdańskiego, że to miejsce tak bardzo zaniedbał. Ale możemy to naprawić wreszcie, możemy to zrobić wspólnie. Myśmy zaprosili panią prezydent Dulkiewicz na tę uroczystość. Nie przyszła po prostu. No, prezydent dużego miasta, w którym rząd chce zainwestować 150 milionów złotych, żeby stworzyć atrakcyjną instytucję kultury. E, plenerowe muzeum e, o charakterze parku historycznego e, jest na to wyrażona. No, przecież każdy normalny prezydent by się cieszył. To, to świadczy o tym, no, mówię wprost, o tym, że tutaj zaciętość polityczna jest ważniejsza. Ważniejsza niż realne interesy e, mieszkańców miasta, którym sam, którym sam zarządzam. Bo te realne interesy powinny... E, Właściwe ich odczytanie powinno powodować, że współpracujemy z rządem w dobrych sprawach dla miasta. tak? A na pewno budowa, budowa Muzeum Westerplatte jest dobrą sprawą dla tego miasta. Jako przypomnę badania, które były przez, przeprowadzone jakiś czas temu przez Uniwersytet Warszawski, że wyborcy i zwolennicy Platformy Obywatelskiej mają bardzo wysoki poziom nienawiści, o wiele większe takiej agresji w stosunku do... Prawa i sprawiedliwości. To trzeba przemyśleć, Cześć i ja to dedykuję naszym oponentom: Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego. Tak. W gruncie rzeczy dosyć lewicowy think tank, ale nawet on uczciwie przeprowadzając badania, rzeczywiście to zauważył. Nie ma chęci rozmowy yy, ludzi. Wychowanych na mediach, które sączą cały czas nienawiść, tych lewicowo-liberalnych przeciwko nam. Nie ma chęci rozmowy, jest dehumanizowanie, jest odczłowieczanie, jest pogarda po prostu. A po naszej stronie, owszem, jest dystans polityczny, niechęć nawet polityczna, ale jest chęć rozmowy. Naszego elektoratu z elektoratem, na przykład Platformy Obywatelskiej. Pa, tam po drugiej stronie tego nie ma. I to jest wina e, polityków totalnej opozycji, którzy takie emocje nakręcili i mediów im sprzyjających. Profesor Marek Lurudnicki, kandydata Prawa i Sprawiedliwości do Senatu, lekarz Chicago, zasłużony, znany w Polsce m.in. z tego, a głównie z tego, że ratował górników z kopalni wujek w 1981 roku, jest przekonany, że jednak uda się wypracować to porozumienie, że uda się w pewnym momencie porozumieć z Wielką Pani ja od. Wielu miesięcy głoszę tezę nawet na spotkaniach otwartych, na które przychodzą e, zwolennicy kodu na przykład. Że jeżeli prawo i sprawiedliwość wygra po raz drugi wybory, to yy, sytuacja w Polsce emocjonalnie się uspokoi. Po prostu ta druga strona musi zrozumieć, że my jesteśmy trwałym elementem na polskiej scenie politycznej, że to nie jest wypadek polskiej demokracji, czy jakaś, jakaś wpadka demokracji, że myśmy ośmielili się zdobyć władzę i że trzeba z nami rywalizować normalnie. Normalnie, tak jak w demokracji, yy, solidna opozycja rywalizuje z rządzącymi. Na programy, po prostu na merytoryczne programy, a nie na emocje. I na tym musimy zakończyć. Państwa i moim gościem był Jarosław Selin, wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę.